Witam Was, tutaj z tej strony Wasz Case. Po dłuższej przerwie przedstawię Wam moda Terraria Trees, który umożliwia nam zbieranie drewna jak w Terrarii, nie jak w Timber modzie, bo ten, kto raz zainstalował Timber moda, to pożałował, bo później budowa domu ze zwykłego drewna jest bardzo nieprzyjemna, bo same niszczenie tego drewna rozwala wam pół ściany chałupy. Jak działa Trees Mod? Trees Mod działa na takiej zasadzie, że jeżeli odkąd zaczniecie rąbać drewno, jak w Terrarii, to tyle wam go spadnie. Na przykład jak zaczyna odtąd, to spadnie mi cała reszta od góry. Dobra, tego już nie będę dobijał. Mod nie jest jakiś super skomplikowany. Lecz miałem postanowienie, żeby nagrać w końcu coś. No i nagram. Mod działa na każdy rodzaj drzewa. Nie działa na drzewa typu dziwaki, inaczej takie super dziwnie rozrośnięte. Działa na drzewa dżunglowe, chyba z tego co pamiętam, zaraz wam powiem. Tak, działa. Działa oczywiście tylko na te pnie konkretne, bo to są oddzielne. Więc tak się ścina. Jak widzicie, zostają te poboczne. Nie wiem, czy ten zostanie, zaraz zobaczymy. Wiem, że niektórych dziwaków nie zbiera. No, ale tak, w większości. W większości zbiera. No, mod może trochę ułatwia grę, lecz też ją robi bardziej realistyczną. Wobec mnie, jeżeli ten mod jest tak super rozbudowany, to powinno się ścinać drzewa dwa razy, nawet trzy razy ciężej niż normalnie. Nawet siekierą. Co by oczywiście urzeczywistniło ten mod. Mam nadzieję, że dadzą taką poprawkę. Jeżeli nie, to trudno. Teraz wam pokażę instalację. Dobra. Pobieracie Terraria Trees w linku, który macie w opisie filmiku. Otwieracie go. Poczekajcie, dajcie mi dojść. Ja sobie go już wrzuciłem do Minecraft Mods, ale dobra. Jak już go otworzyliście, to go zminimalizujcie. Wejdźcie w Start, uruchom. Wpisujecie %APPDATA%, OK. Minecraft, już go mam w Mods. Robicie sobie folder Mods, najlepiej. Do niego wrzucacie go. Działa bez modladera. Wchodzicie w bin Minecraft Jar na rozszerzeniu WinRAR. Jak widzicie, mod jest super skomplikowany, a więc muszę wam wytłumaczyć. Przeciągacie ten plik do Minecraft Jar i wrzucacie go tu. Koniec. Wiem, że było ciężko, no ale niestety tak bywa. Mody nie zawsze są łatwe do instalacji. Nie wiem, czy mówiłem, ale nie wiem, czy przepraszałem raczej. Wybaczcie mi za nieład na ekranie. No, to byłoby na tyle, a więc subskrybujcie, dawajcie okejki i do ulubionych. No i postaram się oczywiście częściej dawać filmiki z modami. Yo!